Technika mnie przerasta trochę. Okej. Jutro będziemy mieć takie spotkanie też dla młodzieży w Legnicy. Przygotowywaliśmy je od września. I tam zadaliśmy pytanie, co oni by chcieli usłyszeć, jakie tematy są dla nich ważne i w ogóle różne rzeczy. I to wybrzmiało bardzo mocno, że najważniejsze jest właśnie to, co zrobić ze sobą i z takim poczuciem, że budzisz się i tak naprawdę nie ma nikogo innego. I jesteś sam i masz poczucie, że nikt się tobą nie interesuje i przede wszystkim, że Bóg się tobą zmęczył i że twoi ci na S, których nazywam rodzicami, też nie za bardzo, być może rodzina też gdzieś daleko. Masz tak czasem? I szukasz miejsca, żeby zdefiniować, kim ty jesteś. I tak naprawdę dzisiaj chciałbym wejść w to i pokazać, że w takim byciu sobą jest ktoś, komu na tobie bardzo zależy. I tyle. Spróbujemy więc zobaczyć sobie najpierw takie... No, chyba mnie to przerasta. Zobaczyć sobie najpierw taką trochę prawdę o tym, gdzie jest każdy z nas. Gdzie jestem ja, gdzie jesteś ty, gdzie my jesteśmy. Wobec tego, kogo nazywamy Bogiem. To jest bardziej skomplikowane niż można by powiedzieć w kościele czy na katechezie. Para takie czasem stwierdzenie, no Pan Bóg jest taki, ty jesteś taki, a ty masz to zrobić i będzie wszystko w porządku. Dlatego, że to jest coś, co musi dokonać się gdzieś w głębi naszego serca, każdego z nas. I to, co sobie gdzieś tam spróbowałem napisać, mogę sobie to położyć tutaj? Dzięki. To, że po prostu Bóg cię szuka. No i sobie czytałem sobie Pismo Święte. I zaraz na samym początku tak mnie poruszyło coś, co jest na samym w ogóle początku Pisma Świętego. My znamy ten początek, to jest opis stworzenia świata i tak dalej. I potem jest takie bardzo ciekawe zdanie, które Bóg wypowiada do człowieka, jak nastąpiło to nieszczęście, które nazywamy grzechem pierworodnym. Pamiętacie, co tam wtedy się pojawia? Bardzo krótkie, bardzo treściwe zapytanie ze strony Boga. Pan Bóg zawołał mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, ukryłem się. I dla mnie to zdanie jest bardzo ważne, bo już na samym początku tej historii o spotkaniu Boga i człowieka, o spotkaniu Jego i ciebie, jest taka bardzo ciekawa postawa, której może czasem nie zauważamy. Że nawet jak wydarza się coś, co jest bardzo trudne i bolesne w życiu człowieka, w twoim życiu, to Bóg po prostu pyta, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? I to jest pierwsze pytanie, które Bóg zadaje człowiekowi. Gdzie jesteś? Dlaczego się ukryłeś? Czemu się chowasz? To jest coś, co Bóg zadaje mi, tobie, każdemu z nas, zwłaszcza w takich momentach, jak my próbujemy się schować, jak my próbujemy się ukryć. I czytałem sobie dalej Pismo Święte. W księdze proroka Izajasza, to jest taka księga, która powstała jakieś 2300 lat temu. Proszę.
700 lat, bo im podpowiadają, że przed Chrystusem, ale ja będę trochę się kłócił z tym. I tam jest taka bardzo ciekawa rzecz. Gdy modliłem się, co wam mam powiedzieć, to pojawiło się takie zdanie, które tam mi Pan Bóg przypomniał. Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. Przystępnie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Pan Bóg. Ukryłem się, ale ulitowałem się i znowu szukam ciebie. I bardzo pięknym się to kończy takim stwierdzeniem, że góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. Bóg, który szuka człowieka i który za człowiekiem tęskni, za tobą tęskni, mówi, wnerwiasz mnie. Mówi ci tak Bóg czasem? Tak? A ty mówisz tak Bogu? Modlisz się, mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Wnerwiasz mnie dzisiaj. To jest modlitwa? Tak, to jest modlitwa. Ale Bóg też ci mówi, wnerwiam się na ciebie. Kocham cię, a ty mnie olewasz. Nie? Szukam ciebie, a ty chowasz się w krzaki. Ale tęsknię za tobą. Tęsknię za tobą. I to jest słowo, które Bóg nam zostawia. My Pismo Święte musimy trochę tłumaczyć na język, którym posługujemy się dzisiaj. I w taki sposób ten język trzeba zrozumieć. I później przyszedł mi jeszcze taki trzeci tekst. Z takiej księgi, która jest bardzo trudna. To jest taki prorok Ozeasz. Cała księga składa się z takich grzmotów i walenia, że tak powiem, po głowach z powodu niewierności Izraela. Ale są takie dwa momenty, które są jak balsam na ranę. Czasem tak bywa w życiu, w rodzinach czy gdzieś tam, że ludzie niezbyt się potrafią dogadywać, ale są takie momenty, że nagle słodycz spływa. I Ozeasz takie słowo nam zostawił. Bardzo ciekawe, ono mnie bardzo porusza. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem. I syna swego wezwałem z Egiptu. Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągałem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Spróbuję sobie to trochę wyobrazić. Pierwszy obraz jest prosty, bo człowiek chowa się w krzaki, Bóg chodzi i szuka, gdzie jesteś, nie? Drugi obraz jest obrazem tęsknoty. Dzieje się coś złego. Jest dwie poranione osoby. Bóg zraniony zachowaniem człowieka, człowiek zraniony jakąś swoją samotnością i się na siebie denerwują, ale tęsknią za sobą. I trzeci obraz to jest obraz ojca, który bierze za rękę dziecko. Masz takie doświadczenie kiedyś jeszcze? Nie teraz, ale jakbyś taki malutki. Nie? Macie takie doświadczenie? Mama, tata cię brali gdzieś za rękę, prowadzili. I może czasem jest tak, że nie musimy się do tego przyznawać publicznie, ale gdzieś za tym tęsknimy. Teraz oczywiście to obciach, nie? Bo to nie. Ale z takiego dzieciństwa. I taki jest Bóg. Bóg tak mówi o swoim ludzie. Ja tak bym chciał, żeby to wróciło. I tak bym chciał, żebyś ty też pomyślał o mnie w taki sposób, że ja szukam takiej bliskości i chcę cię tej bliskości nauczyć. Bóg mówi, chcę cię nauczyć takiej bliskości, jaka jest między ojcem, który wie, gdzie pójść, gdzie jest lodziarnia i gdzie są te najlepsze lody, na które zaprowadza swojego ukochanego syna czy swoją księżniczkę i mną. Bóg tego oczekuje. Tak Bóg się objawia. I teraz zobaczcie, my bardzo często, zanim zaczniemy patrzeć, jaki on jest, gdzie ja jestem, gdzie jest on, czego on tak naprawdę ode mnie oczekuje, czego chce, co chce mi zaproponować, bardzo często jest tak, że my od razu mamy taki swój schemat i wywalamy jakby od razu taką swoją teorię albo swoją narrację i ona się zamyka tym, że mówię koniec i już nie słucham. I spróbuję teraz, może ta technika mnie nie
że tak powiem, nie pogrąży, pokazać wam taki klip znowu krótki, dwuminutowy. Teraz nie chodzi o to, żeby słuchać, on będzie po angielsku, ale żeby patrzeć na obraz. Mam nadzieję, że tam coś się da z tego obrazu zobaczyć. To jest takie ujęcie, taki fragmencik z filmu, nie wiem, czy ktoś to widział, Opowieści z Narni, Książę Kaspian. Ktoś to takie coś czytał, taką bajkę? Nie macie pojęcia? Niektórzy kiwają trochę głowami. Generalnie chciałem, żebyśmy zobaczyli ten obraz, który tam się pojawia, że jest ta dziewczynka taka mała, która ucieka przed kimś, kto chce jej zrobić krzywdę i pojawia się lew. Lew w tej bajce ma na imię Aslan i no jest lwem. Ale jest lwem, który mówi, ponieważ w Narni zwierzęta mówią. Nie tylko zwierzęta mówią. No i okazuje się, że ten lew jest dobry. I że pojawia się właśnie jako ten, który ochrania, ale też bardzo się troszczy i pozwala wejść w taką zażyłość, w taką więź, w taką bliskość. I to, co jest tutaj bardzo ważne w tym obrazie, to jest z jednej strony zachowanie tego lwa, który jest potężny i obrania, broni, pojawia się wtedy, gdy trzeba i broni tą dziewczynkę, ona ma na imię Łucja, ale pojawia się potem taki moment rozpoznawania, gdy ona patrzy, kim on jest, gdy ten strasznie duży lew, groźny, ryczący, nagle pozwala się przytulić, wywrócić, i patrzy oczy w oczy. Bardzo taki piękny obraz. I on nam pokazuje pewną rzecz, że poznawanie się nawzajem nie przebiega tylko i wyłącznie przez to, co jest zewnętrzne. Nie tylko przez zmysły, ale raczej przez serce, raczej przez wnętrze, raczej przez duszę, raczej przez właśnie takie jakby wewnętrzne, można by powiedzieć, słuchanie i rozpoznawanie jakby wewnątrz siebie, jaki jest ten ktoś drugi. Ja mam 4 dziewczyny w rodzinie, to są córki mojego brata i mojej siostry, są w waszym wieku. I wiem na przykład, jak dzisiaj mocno się przywiązuje uwagę do tego, jak się wygląda, co nosisz, nie? Że dobrze, żeby było napisane tam coś na tej bluzie, nie? Bo jak nie ma, to kiepsko, nie? Albo jakie masz buty, czy coś tam. Tylko, że jest pewien problem, że to nie świadczy w żaden sposób o wartości osoby. To nie w ogóle nie świadczy o tym, kim ty jesteś. Tylko wygląda, jak wyglądasz. Ale kim jesteś wewnątrz siebie, to nie mówi. I żeby poznać osobę, trzeba zobaczyć, jaka ta osoba jest. I w tym filmie jest coś takiego, jest taka inna scena, już nie chciałem za dużo tego robić, gdy dwie siostry, właśnie Łucja i jeszcze druga siostra, rozmawiają ze sobą i ta druga mówi, ale on jest straszny. No bo jest lwem, ta Łucja odpowiada. Ale on jest taki dziki. Mówi, no bo on jest nieoswojony. I potem dopowiada, ale on jest dobry. Łucja rozpoznaje sercem, nie wiem, tam widzieliście, taka scena była przez moment, że jest takie patrzenie się oczy w oczy. Spróbuj pomyśleć, kiedy tak było ostatnio w twoim życiu, że z kimś tak popatrzyłeś się oczy w oczy. Tak szczerze, tak do końca, bez oceny tej osoby, ale z takim jakby pragnieniem poznania, jaki jesteś. I teraz, gdy popatrzymy się na taką prawdę o Bogu i o nas, to
Bóg chce popatrzeć tak na ciebie i tak na ciebie patrzy. Patrzy na twoje serce. Patrzy na to, co jest w tobie, wewnątrz. I to jest dla Niego najważniejsze. Czy jesteś dobry? Czy jesteś dobra? Czy masz serce zdolne do miłości? Szczere. To nie znaczy takie, że uszy po sobie i każde kłamstwo przejdzie gładko. Tylko takie, że jesteś wewnątrz prawdziwy czy prawdziwa. I Bóg chce też, żebyśmy my poznawali Jego w taki sposób. Nie przez to, co jest zewnętrzne. Nie przez to, jak my najczęściej Boga poznajemy. Nie wiem, może tutaj ktoś przychodzi czasem do kościoła i od dziecka macie taki obraz tego miejsca, w którym się modlicie, albo innego kościoła, w którym czasem przychodzicie może na święta czy gdzieś. I potem zostaje w głowie, że taki jest Bóg. Nie? Taki, jaki ten kościół jest. Ale Bóg jest taki, jak w głębi twojego serca zrodzi się Jego obraz, Jego, twoje doświadczenie Jego. I ja sobie napisałem jeszcze coś takiego o tym poznawaniu, żeby wam przeczytać fragment takiego listu z Teze. Co roku się odbywają takie spotkania młodych w różnych miejscach na świecie. Ostatnio było w Ljubljanie, w Słowenii. I bracia z Teze taki list piszą. Piszą właśnie o takiej zdolności ostatnio poznania siebie. On się nazywa ten list Razem w drodze. I zaczyna się od słuchania. Słuchanie to akt miłości. Słuchanie jest sercem każdej relacji opartej na zaufaniu. Bez słuchania nie ma wielkiej szansy na wzrastanie i rozwijanie się. Żadna więź nie może bez niego funkcjonować. Kiedy bezinteresownie kogoś słuchamy, dajemy mu przestrzeń pozwalającą istnieć. Pozwalamy mu wyrazić to, co jest mu potrzebne, czasem coś, czego nie da się wypowiedzieć słowami. W sercu słuchania jest milczenie. Biblia daje nam wiele przykładów. Eliasz spotyka Boga w cichym, łagodnym szumie, a nie w trzęsieniu ziemi, ani nie w wichrze i ogniu. A Maria, siostra Marty, siada u stóp Jezusa i słucha Go. Jeżeli ty chcesz kogoś poznać, albo chcesz, żeby ktoś ciebie poznał, to musi być takie spotkanie, w którym jakby słucha się człowieka. Czyli czyta się człowieka, można by inaczej powiedzieć, tak do końca. Ale też słucha się i czyta się Boga. I jeszcze chcę powiedzieć o czymś bardzo, bardzo ważnym. Że żeby poznać kogoś, to trzeba znać trochę siebie. Musisz wiedzieć, kim jesteś. Czyli zaakceptować na przykład to, że są takie miejsca słabe w tobie, poranione. Nie uciekać przed tym. Nie uciekać przed jakąś swoją słabością, nie uciekać przed jakimś takim swoim niebyciem gotowym, o tak to nazwę. Jak ty przed tym uciekniesz, to nie jesteś w stanie tak naprawdę szczerze nikogo poznać. Poznać ani człowieka, ani Boga. I ostatnia myśl, którą tutaj chcę powiedzieć. Poznać Boga to zgodzić się, żeby On mówił do twojego serca. I to jest bardzo trudne. Bo bardzo często jest tak, że my zrobimy wszystko, żeby jakby sercem nie posłuchać. W 2017 roku zostałem proboszczem we wrocławskiej takiej parafii jednej. Zabrałem trochę młodzieży i mówię, słuchajcie, zrobimy coś, może jakąś formację duchową, może coś takiego. I oni tak na mnie patrzą, mówią, o co chodzi? Ja mówię, takie warsztaty. A warsztaty to już zrozumieli trochę. No będziemy coś robić, formować się. To co, będziemy gotować jakąś zupę, czy robić pizzę, czy będziemy coś wycinać? Nie? Ja tak się popatrzyłem na nich, o co chodzi. Ja mówię, nie, możemy porozmawiać o naszym doświadczeniu jakimś, ale o czym? I wtedy odkryłem to, że dla tamtych ludzi jakby to słuchanie sercem, to, że Bóg mówi do mojego serca i że ja mogę go tam usłyszeć, jest czymś tak przerażającym, że oni wszystko by zrobili, byle tego nie robić. Ale Bóg chce mówić do twojego serca.
tęskni za tobą, pyta, gdzie jesteś, szuka ciebie, chce ci popatrzeć prosto w oczy, chce bliskości z tobą, chce cię ochronić, bo taki jest Bóg. Bo taki jest Bóg. Spróbujmy to zamykać, to nasze wprowadzenie. Mam jeszcze dwa slajdy. Nie wiem, czy się uda. Ręcznie. I to, co jest zaproszeniem Boga tak naprawdę do każdego z nas, to jest zaproszenie, żeby się poznać. Widzieć, słuchać, nie oceniać, nie osądzać, ale po prostu zobaczyć, jak jest. Ja myślę, że to jest bardzo trudne w naszych czasach, bo my jak próbujemy dzisiaj poznać drugiego człowieka, bardzo często tak jest, że wchodzi taki mechanizm, jak zdobyć nad nim przewagę trochę. Zdarzyło wam się tak? No niby chcesz poznać kogoś, zaprzyjaźnić się, ale tak naprawdę trzeba zawsze mieć trochę takiej przewagi. A Bóg tego nie chce. I trzeba się na to zgodzić, że On nie chce też przewagi nad tobą. On jest Bogiem, On nie potrzebuje jakby tego, żeby dominować nad czyimś życiem. On chce takiego bardzo prostego, otwartego dialogu, spotkania. Ale też uczenie się tego, to jest uczenie się takiego spotkania z drugim człowiekiem. Że ja go nie chcę ocenić, nie chcę kogoś gdzieś zaszufladkować, upchać gdzieś, tylko po prostu chcę poznać, zobaczyć, jaki jesteś. I tak samo jest, jeżeli chodzi o Boga. I to jest trudne. Wiecie czemu? Bo od starożytności, od najdalszych czasów, gdy człowiek w ogóle pomyślał, że może jest jakiś Bóg, to my sobie tego Boga próbujemy wyobrazić na swój sposób. Na swój sposób. Jaki On jest? Wymyślam sobie Boga. I to się nazywa bożki. Że Bóg jest taki. I to może być bardzo pobożne. To może być związane nawet z naszą religią, z kultem. Może sobie wymyślasz no właśnie coś, co jest związane bardzo mocno z tym, co znasz z katechezy, co znasz z kościoła, z modlitwy, z liturgii. I zaczynasz sobie wymyślać, że ten Bóg musi być taki. No i chcę powiedzieć ci, że to jest budowanie bożków. Bóg taki nie jest. On jest taki, jaki jest. I On chce się objawić, to znaczy chce się dawać poznać. Chce się dawać poznać. I poznać Boga to przyjąć to, że On chce mówić do twojego serca. Jak zaczniesz słuchać, jak pozwolisz, żeby w twoim sercu pojawiła się takie doświadczenie Jego obecności, to zobaczysz, jaki On jest. Że może być bardzo inny od czegoś, co sobie wymyślamy jako ludzie. I jest jeszcze na koniec taka bardzo ważna rzecz. Jeszcze możemy jeden slajd następny wrzucić? Bóg się nie męczy. Bo to jest to, do czego mieliśmy dojść. Nie męczy się szukaniem ciebie. Jeżeli nawet 99 razy spróbował i ciągle uciekasz w te krzaki gdzieś, to Bóg się nie męczy. Jeśli ciągle masz do Niego pretensje i żale i ciągle odchodzisz, to Bóg mówi, wnerwiam się na ciebie, ale będę cię szukał, będę cię kochał. Chcę nauczyć się, ciebie chcę nauczyć bliskości. Bóg się nie męczy. Bóg się nie męczy też tym, że chce pokazać, jaki jest. Będzie próbował wykorzystać każdą sytuację, której posłuchasz albo przyjmiesz coś do serca. I chcę cię poprosić po prostu tyle. Daj Bogu po prostu szansę. Powiedz, że chcesz Go poznać, że chcesz Go spotkać. Bo nie jesteś sam, bo Bóg się tobą nie męczy, nigdy się nie zmęczy. Mamy jeszcze 3 minuty? Tak? 3 minuty mamy jeszcze. To chcę cię zaprosić teraz do jednej rzeczy. Znowu będzie taki utwór, będzie sobie leciała muzyka. Ale chciałbym cię zaprosić do tego, żeby to był taki czas bardzo osobisty twój. Takiego trochę wejścia w spotkanie z Bogiem, głębi serca, możemy to nazwać modlitwą, ale chodzi o to, żeby gdzieś w głębi serca powiedzieć Bogu, w głębi swojego ja,
dobra, chcę Cię poznać. I też nie będę uciekał przed sobą, żeby wiedzieć, jaki ja jestem, jaki Ty jesteś. I po prostu nie będziesz wtedy sam. Jeżeli dasz się Bogu poznawać, jeżeli Boga będziesz poznawać. I zapraszam Cię do tego. Jeśli chcesz to też tak głębiej przeżywać, to mówię, lepiej zamknąć sobie oczy, chwilę się tak, trochę tam może w ławce gdzieś tam przyjąć wygodną pozycję i pobyć tak na sam z Nim. Za chwilę później będzie też adoracja, ale te 3 minuty chciałbym, żebyśmy wykorzystali na to jeszcze.